Serdecznie. Ten taniec, który tak pięknie i ochoczo prezentuje ta grupa utalentowanych ludzi, nazywa się Killa Panga. Przepraszam, tracę oddech. On naprawdę wymaga sporo energii, a jestem amatorem, więc to się naprawdę tłumaczy. Dunia Paszeku pokazywała nam właśnie ten taniec razem z drużyną, Anią, Karoliną i Pawłem. Na czym polega ten taniec i dlaczego on jest tańcem szczęścia? O tym już Dunia nam opowie. Tylko czy taniec można połączyć z mową? O to jest pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry pani Dunio. Myślę, że... Mikrofon drugi. Ktoś zgubił kolczyk. Myślę, że tak, oczywiście można połączyć z mową. To wymaga dużo, dużo wysiłku, ale no tak, jest to do zrobienia. Oczywiście, jak to widać i słychać. Pani Dunia, pochodzi pani z Angolii. Od 14 lat jest pani mentorką tańca. Co pani wnosi poprzez swój taniec i czym się pani dzieli z innymi ludźmi? Chociażby tymi, którzy są dziś z nami. Na pewno, podsumowując, wnoszę dużo zdrowia i szczęścia, ponieważ to widać po reakcji uczestników moich zajęć. Na początku jest taka konsternacja, ponieważ to jest obca kultura z innego kraju, ale no, zajęcia trwają co najmniej, minimum 60 minut, więc po przetańczeniu właśnie, po wykonywaniu takich ruchów, jak między innymi Killa Panga, które... No tak, zobacz, ile, jak tutaj kręgosłup to wszystko pracuje. Dokładnie, czyli uwalniają się napięcia i również emocje, więc endorfiny. No właśnie, jakże te endorfiny są ważne, szczególnie dziś w Blue Monday, czyli podobno najbardziej depresyjny dzień w roku. W ogóle dla mnie to nie istnieje w kalendarzu. Czy to prawda, że wy się nie uczycie tańca? Tylko ten taniec jakby wyrasta z was i jest taką kulturą w każdym domu? No rodzice nie zapisują dzieci do szkół tańca, dlatego że takich szkół nie ma. Więc to rodzice właśnie są nauczycielami. Cała rodzina, członkowie rodziny uczymy się od najmłodszych lat, a przede wszystkim już w brzuchu, tak? Ponieważ jeżeli moja mama tańczyła, babcia tańczyła, no to ja już w brzuchu czułam te wszystkie wibracje. Pani wyssała po prostu to z mlekiem matki. Wy to macie we krwi. I w kościach też. I w kościach też. No dobrze, my w takim razie chcielibyśmy się zarazić tym tańcem. Killa Panga, powtarzamy tę nazwę, ponieważ brzmi dość egzotycznie, ale za chwilę się z nią oswoimy. Ja w takim razie spektakularnie teraz odkładam scenariusz swój i Małgosi. Nie, to ja może podtrzymam tak? scenariusz. Ja widziałam, jak zrobiłaś takie wytrzepanie po szlaku. Tylko boję się trochę w butach. Nie bój się. Bo nie powinno się chyba w butach, czy można? Znaczy można, ale generalnie można. Wtedy nie będziesz miała takiego urzemienia jak my i taki fajny układ, elastyczność w biodrach, ale jest to okej. Okay. Jak dobrze, ale myślę... Odkładam wiedziałem, takim wiedziałem, że uda się Małgorzata namówić. Proszę bardzo. Superowo. No dobrze, co, w takim razie tańczymy. Tak, dokładnie. Zaczynamy od takiego trzepania, czyli przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugiej i przyspieszamy. Jedziemy. O, dokładnie. I taki ruch. Zaczynamy od razu rozruszać, uelastyczniać kręgosłup i potem przyspieszamy. Uwaga. Hop, nie wiem, czy nam to poprawia humor państwu na pewno. Hop. Super. I teraz tutaj sobie... W takich fajnych gestach. O. No dobrze, to w takim razie my się ruszamy. I zobaczcie, co jeszcze w programie.